Zostań tu. Lecimy dalej z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Tym razem rozpoczynamy część drugą, Atak Klonów. Startujemy. Na to, proszę państwa, już drugi epizod dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Kto nie widział pierwszego, zachęcam. I śmigamy. Gwiezdne Wojny, Atak Klonów. Tutaj myślę, że te napisy będą też szybciej leciały, więc będziemy się streszczać. Część druga, Atak Klonów. W Senacie Galaktycznym zapanował niepokój. Kilka tysięcy układów gwiezdnych zadeklarowało chęć odłączenia się od Republiki. Ruch separatystyczny pod dowództwem tajemniczego hrabiego Duku niezwykle utrudnił ograniczonej liczbie rycerzy Jedi utrzymanie porządku oraz pokoju na terenie galaktyki. Senator Amidala była królową Naboo, powraca do Senatu, aby głosować nad kluczowym problemem powołania Armii Republiki, która wsparłaby przytłoczonych Jedi. Tutaj naprawdę szybko te napisy w porównaniu do siódmej części, którą ostatnio graliśmy, ale rozpoczynamy Atak Klonów. Informuję, że zaczynamy podejście do Coruscant. Wspaniale, poruczniku. Dotarliśmy. Jestem Amidala! Niepotrzebnie wracałam. To ważne głosowanie. Chodźmy. Ale oni pompę robią z tego, nie? Z tej Amidali. No dobra, jesteśmy znowu na Coruscant. I musimy udać się do budynku Senatu. Oj. Senat. Dobra, czuję Senat to tutaj taksóweczka. Wypełniła senator obowiązek. Tak jak i ona. Transportowiec do Senatu czeka. Dobra, fajnie. Czyli tutaj mamy dwie postacie. Daj wytknąć temu, co masz za nogi i wskakuj do taksówki. Dobra, wskakujemy. Budynek Senatu. Tak jest. Ale tu będzie eksploracji później, nie? W tej grze swobodnej. Ale to wszystko, jak już przejdziemy sobie fabułkę. Bo tamto będzie jeszcze ze 100 odcinków. Okej, okay, czyli tutaj mamy wejście. Padme pilotka. Jestem Amidala. Oj, Senat. Senator, słyszeliśmy o eksplozji na lądowisku. Co za ulga widzieć, że jest pani cała. Naprawdę. Gdybym ja cię nie znał, to byśmy mogli pogadać, a tak? Senator Amidalo, na lądowisku tragedia twoja. Straszna. Myślę, że stał za nią hrabia Duku. Duku był kiedyś Jedi. Nie zrobiłby czegoś takiego. Mistrzu Jedi, radziłbym, aby senator trafiła pod opiekę waszych ekscelencji. Być może najlepiej kogoś, kogo zna. Ani? Ojej, ależ urosłeś. Ty też. To znaczy wypiękniałaś. Serio, ale jazda. Obi-Wan Kenobi, część druga szaty. Anakin Skywalker, część druga peleryna. Dobrze. Dobra, mamy Anakina. Skoro się przywitaliśmy, proszę pozwolić odprowadzić się do kwatery, pani senator. Dziękuję, mistrzu Kenobi, ale to chyba niepotrzebne. Nie potrzebuję więcej opieki, ale odpowiedzi. Muszę wiedzieć, kto chce mnie zabić. Przybyliśmy tu dla ochrony, pani senator. Nie prowadzić śledztwo. Dobra, troszkę musiałem sprawdzić. Ale mega. No, Anakin już przepadł.
dowiemy się, kto chce cię zabić, Padme. Obiecuję ci. Nie będziemy przekraczać uprawnień, młody padałanie. Miałem na myśli, że w ramach chronienia jej, mistrzu. Może wystarczy wasza obecność, żeby ujawnić tajemnicę tego zagrożenia. No, a może? Kurczę, Obi-Wan też już spoko, jest broda. Dobra, chodźmy. No to rozpoczynamy. Drugi epizod. To już będzie naprawdę epicko. Ostatnio... No, bitwa z Maulem. Sztosik, no teraz zobaczymy jak tam z Django. I nie tylko, nie? Bo jeszcze arena, kurczę. To będą mega fajne rzeczy. Chodźmy, Padme. Eskortuję. Nudzicie już moje i Padme towarzystwo, padałanie? Oczywiście, że nie, mistrzu. Nie to miałem... Już blisko. Mój apartament jest przed nami. Dobrze, dobrze. Jesteśmy. Wejdziemy? Muszę się nacieszyć mocą. Dziękuję za eskortę na miejsce. I przepraszam, ale udam się na spoczynek. Czy my też możemy? Patrzcie, jaki Anakin i Obi-Wan. To jest mega. Jest dobrze. Zamieszanie z Vessel. Zostań tu. O kurde! Dobra, jest pościg! Skrytobójczyni! Strzelaj precyzyjnie! Wszędzie tutaj pełno cywilów! Zatrzymamy! Ale mega! Przyrzekam! Świetnie! Ale byłbym wdzięczny, gdybyśmy się też przedtem nie rozbili! Spoko, spoko! Jestem dobrym pilotem! Wiele jeszcze musisz się nauczyć, mój młody uczniu! Między innymi na pewno też latania! Jak? Gdzie latania? Dobra, przyspieszamy. No ale ładnie tutaj ogarnęli to. Ten jakimś kowadłem. Widać, że już ma problemy z agresją. Dobra, przyspieszmy. Coś wolno nasz tutaj łazik. Śmiga. Strzelasz, Anaki! Uważaj na to złącze zasilania! Spoko, spoko. Uniki muszą być. No my tu nie wlecimy, nie? Nie, my tutaj nie. Spokojnie. Mamy swoją drogę. Bo to są pułapki. Kurczę, ale fajnie, że mamy takich mini-bossów jakby w rozgrywce, też spoko. Ja wiedziałem, że to będzie super gra, ale jestem mega pozytywnie jeszcze zaskoczony. Bo tych epizodów to kompletnie nigdzie nie pokazywali, nawet na trailerze. Nie za bardzo, nie? Tej drugiej części. Wiadomo, są mniej takie popularne, ale... Jak ktoś lubi tą erę... To jest super, no trzecia część moim zdaniem jest fantastyczna, nie? Tak czy tak. Trzecia część to jest... Rarytas. Co tam się będzie działo? Leciała do tunelu. Oj! Już prawie ją mamy. Dobra. No już prawie. Też nie możemy cały czas strzelać. O, już mało zdrowia zostało. Dobra.
A tu jeszcze można przycelować, tak? Nie przestawaj, Anakin! Latam już lepiej, mistrzu? No, nadal żyję. To już co? Ale ten wyskok z okna był świetny. Dobra, powinno się udać. Patrzcie w ogóle, jakie miasto, nie? Kto cię zatrudnił? Łowca nagród nazywał się... Zatruta. Musimy się rozdzielić. Odeskortuj senator na Naboo. Tam będzie bezpieczniej. Oczywiście, mistrzu. Arfor, chyba możesz mi w czymś pomóc. No to ładnie. Zamieszanie z Vessel. Ukończono poziom. Gra swobodna odblokowana. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. O, prawdziwy Jedi. A, czyli jeden klocek Kyber jest. Tutaj dostajemy 3 w ogóle za to. Ale mega. Mądry Jedi po szkodzie, najlepszy pilot. To jest skrót. Dobra. No, wyzwanka sobie można robić później. Tu pomijamy. Postacie i statki. Anakin Skywalker, druga część. Zam Vessel ludzka. Zam Vessel obca twarza. Django ładnie pojechał. Stary znajomy z pobliskiej jadłodajni zna się na takich sprawach. Zobaczmy, czy rozpozna tę strzałkę. Dobra, strzałkę, tak? Kogo my tu mamy? Gwiezdny myśliwiec Jedi też mamy dostępny. Coruscant. Odblokowano nowe misje. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda w misjach teraz. Misje poboczne. Jesteśmy na Coruscant i można sobie kupić tutaj plotkę, żeby odblokować sobie taką misję, nie? Ale to jest melodia przyszłości. Łamigłówki, 700 łamigłówek i 140 misji pobocznych. Tu jeszcze też może teraz sobie jakieś ulepszenia kupimy, co? To akurat możemy sobie kupić. Otrzymuj monetę za kontry bojowe. O, a to mogę sobie kupić. Tak. Żeby tutaj sobie odblokować żyćko. Dobra, to po kolei. O, i tu mamy dodatkowy pasek. No i spoko. A Jedi? O, zwiększa obrażenie od ataku. Udane kontry bojowe. Zwiększa czas trwania paniki. No to sobie kupimy, nie? Umiejętności też spoko. I tutaj mamy wszystko podzielone na kategorie. Tu jest Mandalorian, tu jest tam Han Solo i tak dalej. Zobaczmy jeszcze statki. Gwiezdny myśliwiec. Tu mamy ten. I też można sobie kupić, nie? O, ten na przykład można sobie kupić. Za 35 tysięcy. Dobra, zobaczmy. Czyli tu jest Coruscant. A jeszcze postacie. A, tu mamy tego oryginalnego z preordera chyba. A, zobaczmy, tu są Jedi'e, tu są bohaterowie. Bo jeszcze tego wam chyba nie pokazywałem. I teraz jakbyśmy chcieli na przykład sobie takiego droida ogarnąć, to on też tutaj jest. Natomiast trzeba kupić plotkę, żeby go odblokować, nie? I wtedy będziemy działać. No więc to nie jest takie łatwe. Po ciemnej stronie kogo mamy? Anakina, Darfa, Maula, Vadera, Dooku, Imperator, Snoke, Rey nawet Sith. Kylo Ren. Złoczyńcy. O, droid bojowy, kup postać. Niekiedy trzeba plotkę, niekiedy trzeba postać, nie? Tu mamy Mando. Łotrzy, tu już mamy Hana Solo, jeszcze czwartej części. Zbieracze i bohaterowie. No i fajnie, nie? A jeszcze mamy dodatkowe postacie.
to tak ciężko się przechodzi między tym, ale spoko. Dodatkowe jeszcze mamy. Anakina młodego. A i on też ma różne skiny. On też ma różne skiny. O, i tu mamy Amidale. No i tak to wygląda. Więc myślę, że na razie tyle w tym pierwszym wprowadzającym odcinku do drugiego epizodu. Wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj macie kolejne materiały. I niech moc będzie z wami.